Witam wszystkich. Nagrywamy dzisiaj film poświęcony oczywiście strefie egzaminacyjnej. Jedziemy ulicą Świętego Jerzego, dojazd do ulicy Kamiennej, skręt w lewo, zmiana organizacji ruchu. Na poprzednim filmie pokazywaliśmy Państwu skrzyżowanie równorzędne. Tym razem wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości do 30 na godzinę. I teraz tak, ta ulica, którą tutaj mamy, jak widać, będzie ten samochód w prawo skręcił. My wyjeżdżamy ze znaku stop, czyli mieliśmy obowiązek przepuszczenia tej osoby, która wyjeżdżała ewentualnie z tej prawej strony. Natomiast teraz się zmieniła. Jest, jak napisane tutaj na znaku, strefa ruchu. Czyli wyjeżdżający ze strefy ruchu, tak jak w tym przypadku ten pojazd, ma obecnie obowiązek przepuszczenia pojazdu, który znajdzie się na tej drodze. Czyli wyjeżdżamy. Już nie musimy puszczać tej osoby z prawej strony. Mamy tutaj pierwszeństwo, proszę Państwa. To się zmieniło. Proszę o tym pamiętać. Wjeżdżamy na ulicę Kamienną i kontynuujemy jazdę. Pokażemy następny dosyć trudny element związany z zawracaniem. Przepuścimy przy okazji pieszych. Przepuszczenie pieszego, z tym jest, kursanci mają problem, kiedy zatrzymać się przed przejściem dla pieszych. Oczywiście zatrzymanie przed przejściem dla pieszych jest obowiązkowe wtedy, kiedy pieszy postawi nogę na przejściu dla pieszych. W innym przypadku powinno nastąpić zatrzymanie w taki sposób, żeby nie zagrażało bezpieczeństwo ruchu na drodze. To znaczy upewniamy się, czy z tyłu nasze hamowanie spowoduje zagrożenia. Czyli obserwacja lusterka wstecznego. Jeżeli mamy pas, który mamy sąsiedni obok, mamy dwa pasy w danym kierunku, sprawdzamy też lewy, czy nie zostaniemy w tym momencie wyprzedzani przed zatrzymaniem. Teraz wykonamy zawracanie w pierwszym dozwolonym miejscu na tej drodze, czyli zmieniamy pas. Proszę zobaczyć. I tu kursanci też mają z tym problem, często omijając to miejsce do zawracania. Tutaj następny element utrudnienia, przejazd przez szyny tramwajowe. Wjeżdżamy na drogę z pierwszeństwem przejazdu, czyli tutaj szczególna ostrożność. I zbliżamy się do ciekawego skrzyżowania. Tego, które nagraliśmy w poprzednich filmach, można w nieskończoność pokazywać Państwu te filmy, one są dosyć ciekawe. W związku z tym, że tutaj z tej strony jadąc, czy z drugiej strony tego skrzyżowania, tutaj egzaminator ma kilka możliwości wydawania polecenia. Czyli patrzymy tutaj na znak po prawej stronie, znak informacyjny, gdzie są dwa pasy, które idą w lewo, jeden pas w prawo. W związku z tym ja tutaj podam teraz taką komendę, żeby dla Państwa było to jasne. Czyli na skrzyżowaniu najbliższym wykonamy skręt w lewo. Jest możliwość jazdy drogą z pierwszeństwem przejazdu przez dwa skrzyżowania, ale my tego w tym momencie nie będziemy pokazywać. Pokażemy Państwu jazdę ulicą Barcką, skręt w lewo w ulicę Kamienną. Czyli sygnalizujemy kierunkowskazem. Było pokazane na znaku, że są dwa pasy, które idą w lewo i my wykorzystamy prawy pas, żeby sobie nie utrudniać zadania. Proszę zobaczyć, wjeżdżamy. O, wyłączyłem kierunkowskaz, jesteśmy na pasie już teraz na wprost. Wjeżdżamy w ulicę Kamienną. Wystarczy sobie przejechać to ze 2, 3, 4 razy. Wtedy jest łatwiej. Oczywiście nie chodzi o tu naukę na pamięć, ale radzenie sobie na egzaminie. Przejechanie takiego skrzyżowania ułatwia zdanie egzaminu na pewno.